Wiza, paszport, nie. Wiza jest, paszport jest. Taliban? Nie jest. No problem, no problem. A widzisz, boją się, boją się. Zobaczcie, tutaj drewno, tutaj nabój, tutaj jakie ładne w ogóle zdobienia, tutaj numer seryjny, tu kolega, Kalasznikow, tutaj Taliban, salam aleikum, elegancko, no i co, posiedzieli, pogadali, popili, beautiful. Teşekkür. Zapraszam Państwa na nowy odcinek. Wstęp był, powiedziałbym, taki dynamiczny. Tu łapeczkę uścisnę. Wstęp był bardzo dynamiczny. Z kolegami. Tutaj jeszcze rączkę uścisnę. Zapraszam na nowy odcinek. Ślad węglowy. Łapeczka. Podanie dalej. Poczta sandałowa. Ruszamy dalej. Z moim koleżką Kostią. Droga wyjazdowa z miasta. Tutaj koledzy talibowie czekają na nas, pogadać trochę. Opuszczamy naszych ziomków od herbatki. Teraz idziemy w stronę Mazar Sharif. Będziemy próbować złapać stopa. Jeżeli się nie uda złapać, to będziemy łapać taksóweczkę. I no, opłata jest bardzo mała za te 60 km, więc to wiecie, to nikogo nie będzie bolało. A wręcz nawet dobrze. Z drugiej jednak strony wiecie, jaka jest sytuacja kierownika w kontekście taksówek. Siada do taksówki i on ci wykonuje usługę, no w sensie jedziesz po prostu, zero przygody. Przemieszczasz się z punktu A do punktu B, a to przecież nie o to w życiu chodzi. Co przyjedziesz do Afganistanu, przemieścisz się między trzema miastami i powiesz, że byłeś w Afganistanie. To wiecie, o co chodzi u kierownika na wydziale. U kierownika na wydziale. Irena! Irenka! Nie udało się! Nie udało się! Z Pakistanu chłopaki! Pakistańskie! Mazary Sharif. Ale to jeszcze nie Mazary, 60 km do Mazary. Kamaz, rosyjska maszyna pojechała. O kurczę, tutaj jest, powiedziałbym, o, czyżby? Czyżby? Żółtka bierzemy? Trzy, badaj, badaj tam. Mamy to? Mamy to, wariactwo jest. Witam serdecznie. Kościa jestem. Czy można się zabrać? Człowieku, będziemy jechać tam z 5 dni te 60 km z takim ładunkiem. Co my tu mamy? Winogrona mamy. Kierownik to i towar sprawdzi. Mordo, można czy nie można? Salam aleikum. Można. Fuj. A, okej. Można. It's okay. Salam aleikum. Здесь. Może. Aha. Все понятно. Все в порядке. Руси. Хорош, хорош. По-русски разговариваешь? Разговариваешь по-русски языковый, да? А, да, да. Афганистан. Для Кости скрой ten, мой też. А. О, Костя! Ну, чекай, я возьму. I'm not sure. I'm not sure. Is he going to Mazar? Priamo. Priamo. Oči, da, priamo. Nužna dla nas. Izvinite, brat. Paratki. No. Good. Okay. Спасибо. Спасибо. Tashakur. Mashallah oznacza chyba jest tylko jeden. Mashallah, ja nie bardzo good. Very good. Jedzie. Jedziemy 40 na godzinę, czyli będzie półtorej godziny jechać. Szybka kalkulacja. Winogrona w czasie zderzenia zaobserwują wszelkie uderzenia. Something happened. They didn't want to take us, so they have now trouble. We should help.
Dawaj, otworzyć. Chłopaki pomocy i potrzebują, bo coś tam się stało, no. I teraz wiem, usto. Usto, że mnie nal tam obry. Nal, nala. Nala by tam. Nala, że do gór mokam się za chwilę. Trzeba pomóc. Salam aleikum. Aleikum salam. A co my go Wy to się z kierownikiem najeździcie, co? Reporter z Afganistanu. Z Kabulu jadą. Z Kabulu jadą, widać Kabul, tak? Co się stało? Wow. Nice. Salam. Na zasadzie dźwigni. Dawaj, dawaj. Pojechali. Pojechali. O kur... Zabijemy to. O. Poszło. Poszło. It's good. Poszło. Co tam, kierownik tam ucieka nam, szefu. No dobra, ogarnęliśmy temat. Będziemy jechać. Szef uwiezie winogrona, a chłopaki wiozą ten, jabłka. Pojechali. Pojechali, Kostia. Zobaczcie. Tory. A zobaczcie, jaki syf tutaj. To się nazywają tak zwane krzewy drzewa torebkowe. Kierownika slangu. Nam jeszcze zostało 28 km. Mam nadzieję, że do zachodu słońca się dotoczymy z tymi winogronami. Bo to jednak trochę zajmuje. Musimy załatwić nocleg i musimy załatwić jedzenie. Bo już jesteśmy wyczerpani. Tutaj dzielnie winogrona wieziemy. Nie wiem, ile on tam wiezie. No z 8 ton to mite. Teraz nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Pan albo chce nam... A. Odpowiedź A. Załatwić podwózkę. Odpowiedź B. Zaprasza nas na jedzenie. Odpowiedź C. Chce nas sprzedać jakiemuś afgańskiemu gospodarzowi za 2 kg jabłek. Co wybieracie? Zboże! Ale jakby to się wywaliło. Ja mam wrażenie czasami, o, z Germanii, z Niemiec. Patrzcie na rejestrację. Niemiecka, a rejestracji nie ma, sorry. Siema, dziku! Słuchajcie, nie mamy zielonego pojęcia. Kostia idzie za naszym koleżką. Ciekaw jestem, co będziemy robić. Słuchajcie, odpowiedź brzmi: pan nam chciał załatwić taksówkę, żebyśmy dojechali bezpiecznie do Mazari. Zobaczcie, ile śmieci. Musimy się przedostać, przebić. Złapać stopa i przebić te 28 km, bo w innym wypadku zostanie nas noc, a to jest mało przyjemne. Wszystkiego, a to widzieliście, jak się uśmiechał? Dawaj tego mana. Dawaj tego mana na warsztat. Do Mazari. A, dobra. Wszystko jasne, dziku. Poziom opon pozostawia wiele, wiele do życzenia. Tak, wiecie, między nami, dobra? O kurde, to kiero... Jest i taksa. Jest i taksa. Siema, dziku, siema, dziku. Ekonomiczna. Ty, dobrze jest we dwóch, bo jeden zagada. No, jeden zagada, drugi nie zagada. Badajcie akcja, ty. Wjeżdżamy z tematem.
Paszport. Ile, ile? Paszport jest. Wiza, paszport jest. Wiza jest, paszport jest. Taliban? No problem, no problem. A widzisz, boją się o ten, o dokumenty. Więc tutaj wiedzą, że tutaj jest, no może być grubo. Uniwersytet, zobaczcie, taki opuszczony bardzo, bo musicie wiedzieć, że kobiety mają zakaz wstępu na uniwersytet i w ogóle mają zakaz wejścia do szkoły. Nie pamiętam do której klasy, chyba do szóstej, jak dobrze mi coś tam świta. No, ale to jest największa bolączka tutaj, ponieważ kobiety są naprawdę bardzo mocno stłamszone. Wjeżdżamy pomalutku do Mazar Sharif. Dwa dni czekałem na wizę. Możecie w to uwierzyć? Kto nie oglądał wcześniejszych odcinków, niech obejrzy po kolei. To zrozumiecie perypetie kierownika. Mazari. My name is Harun, you are friend. Harun, our new friend, Habibi. Habibi, kef haleka. Kef haleka. Najlepszy przyjaciel. O, ale będą jedzonko. No problem. Koleżko trochę się scykał. No problem było. Mhm, perfekt. Ojejku, jak jedzenie pachnie. Trochę jest, wiecie. Niestety my jako turyści wciąż nie jesteśmy normalnym, powiedziałbym, ciałem tutaj w tym mieście. Przyszliśmy tutaj do hotelu, jesteśmy w Mazar Sharif i zapytać w tym hotelu, ile będzie kosztować nocleg. Jakiegoś mówi, dla was to mam słodki pokój, dla was dwójki i będzie naprawdę super. Ja pytam, ile? On mówi 100. Myślę sobie, 100? Afgani to jest jakieś, powiedziałbym, 80 groszy. I on mówi, nie, 100 dolców. A mój kolega prawie zemdlał. Mówi, 100 dolców? Bez sensu, mówi, człowieku, za 100 dolców, to jest 450 zł, to jest strasznie dużo. Spadamy, ty. Idziemy, za drogo. Panie drogie, za 450 to na koniec świata można zajechać. Soczek z marchewki, morkwa, Konstantin, Markoś. 10 ichniejszych, 60 groszy. Tutaj w takiej miejscóweczce, tutaj nasz koleżka, gospodarz cały szef, salam aleikum. No, trzeba się przywitać, nie ma to tamto. Zasłony do czego? Do tego, żeby dziewczyny mogły sobie usiąść. Żeby dziewczyny mogły sobie bezpiecznie wypić herbatkę. No i żeby mężczyzna nie patrzył. Welcome to Mazar-i-Sharif. Mazar-i-Sharif. Zdrowie. 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 Very nice. Też super. Słodki, pyszny soczek z marchewki. Wkusny, da? Salam aleikum. O, z gospodarzem. Małymi krokami wgłębiamy się w Mazar Sharif. Będziemy musieli jeszcze trochę zobaczyć, że koleżka nożyk ostrzy. Idziemy dalej. Jeszcze 200 metrów i będzie miejscówka do spania prawdopodobnie za dobry pieniądz. A jeśli nie będzie, no to trzeba będzie poszukać innej dobrej miejscówki. Ale teraz nie czas na zwiedzanie, moi drodzy. Podstawowe potrzeby Maslowa trzeba zapewnić podróżnikom. Proszę zobaczyć, jaki pokój wynegocjowaliśmy. Łóżko małżeńskie, kuchnia jest tutaj. Tutaj mamy łazieneczkę z prysznicem.
z toaletą normalną. Można? Można. Komnata хороша. Komnata хороша. Oczyń хороша, Konstantin. Tutaj kolejny pokój. Zobaczcie na to. Kurczę, szok. Miejsce do spania mamy. Jedzonko też mamy. Zupka taka u kolegi. Soczewica, nie, ciecierzyca. Do tego jajeczko. Tutaj koleżka sam robi. Ogarnia to wszystko za 20 ichniejszych. 20 ichniejszych to jest dla dociekliwych mniej więcej złotówka 10 groszy. Pyszna zupka. Have a nice night. Thank you. Have a nice night also. Thank you. Kolega nam pomógł zamówić. It's delicious. It's nice. Pyszna, mówię do kolegi. Trochę kurczaka, trochę jajka, trochę soczewicy, ciecierzycy. Długa droga dzisiaj była. Jeśli ktoś się zastanawia, jak się utrzymuje czystość w podróży, to najzwyczajniej w świecie w ten sposób. Polecam zawsze mieć ze sobą linki. Kościa też ma linkę do tego, żeby suszyć pranie. Całe pranie wyprane, sandałki też umyte, wyszorowane, żeby były czyściutkie. No i moi drodzy, tymczasem się żegnamy. Słyszymy się jutro, czyli dosłownie za 2 sekundy. 3, 2, 1. Śpiochy, wstajemy, idziemy zwiedzać, zobaczyć, co się tutaj w Mazar-i Sharif dzieje, więc zapraszam na nowy dzień z kopyta. Hotel zapłaciliśmy tutaj z moimi przyjaciółmi, kolegami, braćmi, nauczycielami życia. Dziewczyny były w banku. Kostę pokazał LTE. Zapomnijcie o LTE. Tam może jakaś firma mała LTE. Z naszymi braćmi zapłacili, dla naszej braci 700 afgani. 700 afgani to tam z 40 parę złotych za fajny pokój, ten, który widzieliście. Teraz idziemy na miasto. Bardzo wielkie zło. Milano. Zło, tak nie lubimy w ogóle fajek. Bo tutaj jest knajpka jakaś. Ale teraz ładujemy, słuchajcie. Salam alejkum. Nasi bracia i nasze siostry czekają na nas, byśmy... Tutaj możesz spróbować sobie pestkę z dyni, bo to jest solona. Jedna. Z dyni. Ale słona. Tutaj wręcz nawet trzeba spróbować. No bo tu tak to działa. U nas to by było niekulturalne, jak ktoś by sobie wziął jedną. A tutaj jest w zupełności kulturalne. A nawet wymaga się, żeby ktoś taki prezent wziął. Dziewczyny zakryte. Ale o czym wam bym chciał powiedzieć teraz? Bo w tym odcinku już rozmawialiśmy sobie o działaniach zbrojnych. Dokładnie, prawda? Więc musicie wiedzieć, że w Afganistanie zaczęło się bardzo źle dziać w roku 79. 79 rok i przez okrągłe 10 lat, moi drodzy, przez okrągłe 10 lat tutaj trwały działania zbrojne pomiędzy Związkiem Sowieckim. Pomiędzy Związkiem Sowieckim a Mujahidami, jakoś tak się to by, Mujahidzi, rebelianci, którzy walczyli z rządem. Czyli mieliście tak, Związek Radziecki, rząd afgański, spokój Bolek, rząd afgański przeciwko partyzantce. Co te dziewczyny tutaj robią? Przeciwko partyzantce. I ta partyzantka była wspierana oczywiście przez naszych koleżków z oceanu, Jankesów, tak to ujmijmy. No i później, moi drodzy, przyszli talibowie do 2001 roku chyba. Przez chwilkę byli. Później rzecz jasna
Jankesi wpadli, no i trzymali się tutaj do 2021 roku i zdezerterowali. Ciężko powiedzieć teraz na początku serii naszej. Oj, momencik, co to jest? Jak tu przejść? Ciężko powiedzieć na początku serii, znaczy na początku, no już po kilku odcinkach, czy faktycznie wyjście Jankesów z Afganistanu jest, elo dziku, jest dobre, czy jest złe dla nich. Na koniec, w ostatnim odcinku z tej serii, pokuszę się o stwierdzenie i o ocenę, dobrze? Tymczasem idziemy zjeść. Trzeba też podsumować, że wszystkie te działania zbrojne opierały się głównie między czterema stronami. Jankesi, Związek Radziecki, Rosja, później Rosja, później partyzantka, no i rzecz jasna rząd afgański i tyle. No. I koniec. Gdzie jest mój kumpel? Idziemy zjeść. Ty, do czego to jest? For what is this? Nikt tego nie wie. Miejscówka do jedzenia. Acha burger i smoothie. No i tam dentystę też można od razu tam ogarnąć. Proszę zobaczyć. Tutaj rączki można umyć. Tutaj można smoothie. Salam aleikum. A, smoothie bananowe z orzechami. Acha burger. Acha burger. A, i tutaj pistacja. Pista. A, Afgani burger. Burger Afgani. Frytki, sałatka, cytrynka, ogórek, pomidor, sosik. Tu chłopaki robią, salam aleikum. Tak, tu się kotleciki robią. Na wysokim ogniu, znaczy się na oleju, to wtedy będzie mniejsze prawdopodobieństwo przebojów żołądkowych. Cytryna obowiązkowo, bo jest antybakteryjna. A teraz pokażę wam, salam aleikum. Dawaj, przyjacielu. Tutaj wchodzimy do... Ale komary mnie pogryzły, słuchajcie. Strasznie pogryzły mnie komary. Nie wiem jakim cudem, ale lipa. Pamiętajcie, że jesteśmy w rejonie malarycznym i dendycznym. Dengę można też złapać. To nie jest taki hop-siup. Zobacz, tu jest miejscóweczka, żeby sobie posiedzieć. Proszę, tak wygląda. Powiedziałbym ekskluzywnie. A z okna mamy taki widok na meczet, który jest ikoniczny tutaj w Mazar Sharif. Czas, żeby zjeść. Śniadanie. Burger wygląda tak. Podają kotlecika, frytki. Tak. Koleżka, zobaczcie, palcem dotyka. Nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj, thank you. Tutaj jest kolejny. Tutaj, w sensie, ten burger tak podany. Tutaj są warzywka, cytrynka. No dobrze, smacznego. Z kością to zawinęliśmy w lawasza. No problem. Zawinęliśmy to w lawasza i zrobiliśmy taką szałarmę w takim naszym europejskim stylu. Ale brakuje mi tutaj, wiecie czego? To jest to jedzenie tutaj, jest suche. Ono jest po prostu suche i ciężko się je je. Ale gdyby coś zmienili, dali tutaj jakiś taki sosik, coś tam, wiecie, pokombinowali, żeby było mniej suche, to by było ciekawsze urozmaicenie. Koszt 6 zł. W skali od 1 do 10 powiedziałbym takie naprawdę mocne 3,5, żeby nie było. W poszukiwaniu kawy przeszliśmy już z 1,5 km. Tutaj szaszłyki robią. Chłopaki nam prowadzą, żeby kawy się napić. Kawa pomaga w perystaltyce jelit. Jak jest ciężkie jedzenie, no to kawa jest naprawdę znamienita, żeby po prostu, no, wspomóc wypróżnianie, co tu dużo, wiecie, owijać w bawełnę. A jedzenie jest tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, suche, ciężkie i no można się przytkać. Finalnie dotarliśmy do sklepu. Słuchajcie, wielobranżowy sklep.
A w sklepie wielobranżowym możesz kupić buty, możesz kupić obrazy i możesz się napić kawy. Dość ciekawe jest to, jak wchodzisz, że tutaj ogólnie dziewczyny muszą być zasłonięte, prawdopodobnie. This for women, allowed or not? Women can drink? Yes. Yes, but? Hijab. Hijab. Mogą tu być, ale mają nakaz bycia w hijabie. No to niestety są, wiecie, restrykcje tutaj nowego rządu. Tutaj kolega właśnie będzie robić kawkę. To nie jest Nescafe, tylko to jest zmielona już kawa tutaj. O. Często ludzie tutaj nie piją takiej kawy, ze względu na to, że kawa jest dość droga i będzie kosztować około 5 zł. Nie chodzi o to, żebyście teraz oceniali, czy jest droga. Dla nich jest droga. I koniec, kropka. Na nasze warunki oczywiście tutaj 99,9% rzeczy będzie tańszych. No ale taka jest ekonomia. Oni tutaj mniej zarabiają, ale też mniej życie kosztuje, a my więcej zarabiamy i więcej płacimy za to życie. Więc no, w summa summarum balans jakiś jest zachowany. Dostałem kawę. Tutaj Kościa herbatką się delektuje. I miejmy nadzieję, że kawa pomoże. Później jeszcze was oprowadzę na koniec odcinka po tym sklepie, żebyście zobaczyli, jakie są ceny, dobra? Słuchajcie, obiecałem wam, że pokażę... Hey bro, there is a price, normal price, you see? 550 Afghani. Mm-hmm. There is the price. Zobaczcie, mówię dla koleżki, że jest tutaj cena wszędzie. Tutaj na przykład 100 Afghani, takie ciasteczka. Pamiętajcie, że 170 Afghani to jest mniej więcej 10 zł, tak żebyście mieli pogląd. 10 zł, 170 Afghani. 120 Afghani, jakieś takie ciasteczka. Dużo jest produktów, powiedziałbym, nietutejszych. To jest na przykład... Skąd to jest? To jest... Widzi ktoś, skąd to jest? Czy nikt tego nie widzi? Kurczę, powiem wam, że czasami... To jest chyba tureckie. Dużo produktów z Turcji, ale najlepszym takim odnośnikiem cenowym jest zawsze litr oleju. Litr oleju będzie kosztował 430 bodajże Afgani. O, to strasznie drogi. Bro, this is... This price? This for this? This for this? Słuchajcie, to jest tak. 340, to jest 20 zł. Kurczę, 25 zł za butelkę oleju. Ale jaja. Jaja jak berety. No mówię wam, 470 za 5 litrów. Aha, to już proszę podzielić przez 170 i wyjdzie wam za taką butlę o oleju. Co jeszcze byśmy tutaj zobaczyli? Żeby pokazać wam troszkę punkt odniesienia. Punkt odniesienia. Co tu jeszcze byśmy mogli pokazać? Są herbaty. Tutaj jest na przykład, zobaczcie, 30 Afghani. To jest herbata, która jest z gór. Jest tak pachnąca, że po prostu, że to jest nieporozumienie. To jest po prostu najlepsze, co może być w świecie. Nie mam miejsca w plecaku na to, żeby to kupić, ale to jest po prostu taki zapach, że wyrywa z sandałów. Pokażę wam jeszcze, nie wiem, może zaraz zobaczę, co tutaj się, wiecie, jeszcze na patocz. Dość ciekawe dla mam, bo na pewno mamy. Może jakieś kaszki, nie kaszki, no ale też ceny nie widać. Na pampersach też ceny nie widać. Proszek. Proszek do prania. Salam alejkum. Proszek do prania. Zobaczmy. Bez ceny. Nie ma ceny. Nie wiadomo, ile kosztuje. Kurczę, co wam tu pokazać, żeby... Co ma cenę? Daw. Też nie ma ceny. Bezcenne. Można brać i można wychodzić. Kurczę, no. What is the price? What is the price, brother? Afghani. Ale. Nie dogadamy się. Nie dogadamy się. Słuchajcie. Mydła, nie mydła. Mydło to ja muszę kupić. To jest bezwarunkowo. Ale, no cen nie ma. Cen nie ma, bo trzeba się nagimnastykować, żeby... Czekajcie, o tutaj masło chociaż może wam pokażę. Za cholerę nie ma nic. Ty, jak robić zakupy w afgańskim sklepie? Jest bardzo dużo produktów, tak, z Rosji, z Turcji,
z Rosji, z Turcji, z Tadżykistanu i Uzbekistanu jest dużo produktów. Więc zobaczcie, no ktoś by powiedział, że może być biednie w sklepie afgańskim, ale życie pokazuje, że nie jest biednie. Moi drodzy, te ceny, powiedziałbym, za produkty importowane są cenami znacząco wyższymi i tutaj lokalni przychodzą, ale przychodzą, powiedziałbym, z tego pułapu bogatszego. W sensie ci bogatsi Afgańczycy. Kolegę zgubiłem. A, jest mój kolega. Zgubiłem kolegę i co bym chciał powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że w takich dużych miastach produktów nie brakuje. Batony, cukierki, jakieś takie szmery, bajery, które wydaje nam się, że mogą w Afganistanie nie istnieć, one normalnie sobie istnieją, można przyjść kupić normalnie jak w Polsce. I Afganistan nie jest w tej kwestii 100 lat za Murzynami. Brzydko to zabrzmiało, oczywiście nie wiem, czy to wytnę, czy nie wytnę, ale źle to zabrzmiało. 100 lat za Murzynami, ktoś zaraz powie: kierowniku, kierownik to jest rasista. Nie jestem rasista, przestańcie. Trochę luzu, trochę dystansu do życia, a nie od razu ocenianie i bailando. Moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za obecność. Uprasza się o ślad węglowy, o łapeczkę i o pocztę sandałową. Czyli tak jak zawsze. Wszystkiego dobrego. Proszę nie zapomnieć pogłaskać ode mnie i od kości czarków i pulpetów. Podstawa to jest głaskanie codziennie po kilka razy i mówić tak: głaszczę cię czarku, bo kierownik cię serdecznie pozdrawia. Zatem moi drodzy, żegnam się, uprasza się o ślad węglowy, łapeczkę, ale też o pocztę sandałową. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i co? Wszystkiego dobrego, cześć!